Bardzo jestem wzruszony tą uroczystością, miejscem. Miasto Legnica i jego tradycje są mi od dzieciństwa bliskie, kiedy przyjeżdżałem tutaj na Dolny Śląsk i jakby w dziecięcymi oczyma patrzyłem na to dziedzictwo piastowskie, które wtedy odkrywano w latach 60. I ta nagroda, jej patron, oczywiście daleko przerastają to, czym się zajmuje i to, jak się tym zajmuje. Myślę, że jeśli jakieś nagrody mogę zdobywać czymś, co robię, to ich właściwym patronem powinien być bohater literacki, bliski jeszcze wielu z nas, tym, którzy czytali książki w dzieciństwie. Mam na myśli Koszałka Opałka. Ten historyk, ten kronikarz to jest wzór rzetelności, którą warto naśladować, kiedy się jest historykiem i kiedy patrzy się z pewną ironią także na swoje miejsce w dziejach. Ale nie o sobie, nie o moim poczuciu ogromnej wdzięczności i zobowiązania, jakie rodzi ta nagroda, ale o Polsce i o pytaniu, które wraca współcześnie. Czy jest wyjątkowa, czy jest coś szczególnego, czy jest coś szczególnie dobrego w tej historii, co czyni ją ważną dla nas, czy też nie. Powinna być taka jak każda inna historia, typowa, a jeśli się wyróżnia, to czymś złym. Te dwie ostatnie odpowiedzi pojawiają się w tym, co nazywamy przestrzenią publiczną w ostatnich latach, szczególnie często. Przypomnę bardzo dobrze literacko napisany i przemyślany głęboko esej, który opublikowany został w listopadowym numerze miesięcznika Znak w roku 1987. Nosił on tytuł, a w każdym razie osnuty był wokół zagadnienia, czy polskość to nienormalność. To był tekst, chyba najważniejszy tekst młodego autora o imieniu Donald, nazwisku Tusk. I zmagał się przyszły premier Rzeczpospolitej właśnie z tym problemem polskości jako nienormalności, z której on chciałby, ażeby jego pokolenie, następne pokolenia Polskę wydobyły, żeby Polska znormalniała, bo ta nienormalność ciąży nam jak garb, powinna być zrzucona, powinna być wreszcie przezwyciężona w nas owa nienormalność. A więc być jak inni, jak ci, którzy tworzą normę normalności, bo nie istnieje w przyrodzie platoński wzór normy. Ta norma zawsze gdzieś pokazuje nam pewien wzór. Zachód, współczesny Zachód, jego kierunek ewolucyjny, to ma być ta norma, za którą tęskniliśmy naturalnie w latach bardzo zgrzewnego, paskudnego, późnego komunizmu. Ale czy Zachód rzeczywiście zawsze, w każdej postaci, w każdej fazie swojego istnienia ma być normą? To jest pytanie, które dzisiaj nam przypada. Inny tekst, który podejmuje to zagadnienie wyjątkowości polskiej historii, pojawił się całkiem niedawno. W czerwcu tego roku na łamach najbardziej prestiżowego czasopisma amerykańskiego zajmującego się polityką międzynarodową, National Interest, tego samego pisma, w którym ponad 30 lat wcześniej ukazał się głośny tekst Francisa Fukuyama o końcu historii. W czerwcu tego roku opublikował tam swój najobszerniejszy, najbardziej ambitny pod względem ideowym i historycznym tekst prezydent Rosji, Władimir Putin. Pierwsze słowo tego obszernego bardzo tekstu brzmi Polska. Polska jest w centrum uwagi interpretacji historii XX wieku Władimira Putina, ogłoszonej światu, nie gdzieś na przypadkowym spotkaniu, ale w najważniejszym tekście prezydenta Federacji Rosyjskiej. Polska jako sprawca całego zła w XX wieku. Polska, która odpowiada za Holokaust.
Polska, bez której nie byłoby II wojny światowej, a można byłoby jej uniknąć, gdyby nie Polska. A więc polskość jest tu pewnego rodzaju wyjątkową cechą, ma specyficzną, wyjątkową historię, jest sumą zła. Można tak też spojrzeć na historię Polski. I oba te spojrzenia, skrajne, mówią nam coś o tym, że warto głębiej poszukać, gdzie ta polska wyjątkowość leży. Dlaczego jedni, niektórzy tak są zmęczeni tą wyjątkowością, że chcieliby się jej pozbyć? Dlaczego inni, najczęściej na zewnątrz Polski ulokowani, mówią o owej wyjątkowości jako o wyjątkowym złu, o odpowiedzialności za największe zbrodnie? Otóż klucz do tej odpowiedzi o wyjątkowość Polski można znaleźć już u samych jej początków. Pół żartem nasz 18-wieczny encyklopedysta Benedykt Chmielowski przypominał trzy etymologie naszej nazwy etnicznej Polska, Polanie. Dzisiaj już wiemy, że te jego rozważania wcale nie były takie absurdalne, bo istnienie plemienia Polan jest właściwie przez dzisiejszą naukę historyczną kwestionowane. Nie ma w źródłach nazwy Polania. Natomiast pojawia się słowo Ziemia Polska po raz pierwszy w roku 1000 w kronice, a raczej w żywocie mniejszym świętego Wojciecha. Tam po raz pierwszy pojawia się słowo Polska w roku 1000. A więc skąd się wzięło to słowo Polska? Benedykt Chmielowski mówi, że jedni twierdzą, iż słowo to wzięło się od pola, na którym Polacy żyć i umierać lubią. Drudzy mówią, że Polanie, ta nazwa Polska, wzięła się od Polechu, prawda? A więc po naszym legendarnym władcy, od którego także Lechią nasz kraj jest zwany. A więc Polachy jesteśmy. Trzecia, jednakże najciekawsza, przedstawiona przez Chmielowskiego za paprockim genealogiem XVI-wiecznym i heraldykiem, teza przedstawia genezę naszej nazwy w sposób może najciekawszy i najbardziej istotny z punktu widzenia tej wyjątkowości. Otóż Benedykt Chmielowski mówi, że pewnie to tak było, że księża czescy towarzyszący chrztowi księcia Mieszka w 966 roku, chrzcząc kolejne grupy nakłanianych czy wręcz zmuszanych przez księcia jego poddanych, w tym zbiorowym akcie chrztu Polski w 966 roku, sprawdzali w tej trudnej robocie, czy postępuje ona we właściwym kierunku i pytali, czy już jesteście Polani? I odpowiadali, jesteśmy Polani. A więc jesteśmy Polani, Polani wodą chrztu od 966, niektórzy twierdzą, jak Jan Długosz i współczesny historyk Tomasz Jurek, brat Marka zresztą, że od 965. Nie jest to najważniejsze. W każdym razie niewątpliwe jest to, że nie ma historii Polski przed chrztem. I to jest wyjątkowe. Jest bogata historia Francji przed chrztem. Jest bardzo bogata historia Niemiec przed chrztem. Pogańska historia, bardzo ciekawa, bardzo bogata. Jest wspaniała, bogata historia ruska przed chrztem. Przypominam, że państwo ruskie powstaje co najmniej 150 lat przed państwem polskim, ale chrzest następuje 22 lata po chrzcie w Polsce. A więc niemal, nie wspomnę o historii Węgrów na przykład, arcybogatej historii pogańskiej, zanim dopiero w końcu X wieku mniej więcej równo z Polakami władca Węgier przyjął chrzest. A Polska nie ma, chociaż bardzo chcą turbosłowianie, jest teraz takie zjawisko, powiedziałbym, specyficzne poszukiwania tych tradycji, które rzekomo Kościół zniszczył tak skutecznie, że zatarł pamięć tych całych kilkudziesięciopokoleniowych dynastii władców słowiańskich.
No niestety żaden poważny historyk nie może poprzeć tych teorii. Nie ma żadnych źródeł, które świadczyłyby o bogatej, wielowiekowej historii pogańskiej Polski. Polska zaczyna się wraz z chrztem. I to jest na swój sposób wyjątkowe, ważne. To, że zaczynamy się od chrztu. Jest faktem niezbitym historycznie to, o czym wspomniałem wcześniej, że nazwa Polska pojawia się po raz pierwszy w roku 1000 w spisanej na Aventynie, a więc w Rzymie jest źródło Polski. Na Aventynie. Tam, gdzie dotarł brat świętego Wojciecha, zamordowanego 3 lata wcześniej w misji i gdzie to świadectwo o męczeństwie świętego Wojciecha zostało ubrane w formę żywota spisanego w jednym z klasztorów rzymskich. Tam właśnie pojawia się słowo Polska, ale nie tylko jako potwierdzenie tej, powiedziałbym, pół żartobliwie przedstawionej genealogii, że jesteśmy Polami wodą chrztu, ale co z tego wynika w Polania? Otóż słowo Polska pojawia się w konkretnym kontekście misji, zadania. To słowo pojawia się w następującym zdaniu. Mówi Wojciech w owym żywocie. Z ziemi Polan, de terra Polanorum, przybywam do was dla waszego zbawienia. To jest to zdanie, w którym pojawia się słowo Polanie, Polska. A więc Polska łączy się z misją. Nie zostaliśmy Polani po to, żeby sobie iść potem, położyć się na łóżku i spać. Nie. Od Polania zaczyna się zadanie, o którym przypomina nam się na chrzcie, w kolejnych sakramentach, kiedy chrzest przyjmujemy jeszcze nieświadomie czy nie w pełni świadomie. Przyjęcie chrześcijaństwa wiąże się z pewnym zadaniem, obowiązkiem. I tak to jest interpretowane w samej nazwie Polska. A więc mamy jakąś misję do zrobienia. Bruno Szkwefur, który jest autorem tego właśnie zdania, sam poległ 9 lat później w misji. W misji na ziemi podlaskiej. Ten wielki święty niemiecki, który jednocześnie jest chyba najlepszym patronem bardzo trudnej, ale tak potrzebnej przyjaźni polsko-niemieckiej, bo on w liście do cesarza Henryka II stawał całkowicie po stronie polskiej Bolesława Chrobrego i przestrzegał swojego pobratymca, cesarza, przed pychą teutońską, jako wielkim zagrożeniem dla wspólnoty chrześcijańskiej. Ten wielki święty pokazał, jak trzeba iść drogą wytyczoną przez świętego Wojciecha. Że ta misja kieruje nas na wschód właśnie, tam, gdzie jeszcze są nieochrzczeni, gdzie są poganie. I tu wchodzimy w następny aspekt wyjątkowości polskiej historii. Otóż jeśli spojrzymy na moment, w którym Polska pojawia się na mapie Europy i na którym odnajdujemy ją także 1000 lat później, bo to jest bardzo podobne miejsce, zajmujemy bardzo podobne miejsce jak 1000 lat temu, to na wschód od Pola w roku 1000 w państwie Mieszka, pod koniec panowania Mieszka, żyło, jak się szacuje, 600 tysięcy do miliona mieszkańców. Na wschód od państwa Mieszka było państwo ruskie, zwane Kaganatem Ruskim. W nim żyło 4,5 do 6 milionów mieszkańców. Na zachód od Polski było Królestwo Niemieckie. Konglomerat wielu księstw, ale mający jednego króla, który był zarazem cesarzem. W tym konglomeracie państw niemieckich żyło 3 do 4 milionów mieszkańców. A więc Polska pojawiła się pomiędzy dwoma najliczniejszymi, absolutnie najliczniejszymi, najsilniejszymi i starszymi od niej wspólnotami polityczno-etnicznymi. To nie jest łatwe miejsce. Miejsce, które w skrócie możemy oddać znanym nam powiedzeniem o położeniu geopolitycznym Polski między Rosją a Niemcami. To jest oczywiście uproszczenie, ale uproszczenie, w którym jest istota geopolitycznej wyjątkowości położenia Polski. Bo jeżeli na całym świecie ktoś może nie wiedzieć, gdzie jest Polska, to gdzie są Niemcy, ojczyzna Adolfa Hitlera? I gdzie są te różne kształty przybierające
z różnych metamorfoz politycznych wynikające, wcielenia Rosji, także prawie każdy na kuli ziemskiej potrafi powiedzieć. Bo te kraje zostawiły bardzo silne piętno, w dobrym i w złym, w historii ludzkości, żeby przetrwać pomiędzy takimi dwoma gigantycznymi kołami młyńskimi, największymi w Europie kontynentalnej. Bo to musimy pamiętać, położenie między dwoma największymi wspólnotami politycznymi o naturalnej niejako tendencji imperialnej w Europie kontynentalnej jest położeniem wyjątkowym. A więc położenie między Niemcami a Rosją od początku, przez 1000 lat, do którego doszło wskutek okoliczności historycznych, być może należałoby spojrzeć na to z innej perspektywy, pewnego opatrznościowego zadania, którego pojąć nie możemy, ale trzeba je odczytywać wciąż na nowo. Polska stała się także domem dla największej liczby przedstawicieli narodu żydowskiego w ciągu tego 1000 lat. I to także jest nie bez znaczenia, bo naród żydowski nie tylko w ostatnim 1000 lat, ale od 3000 lat odgrywa zasadniczą rolę w historii ludzkości. A więc przypomnienie tej najprostszej prawdy. Wszyscy Państwo to wiedzieliście bez mojego wykładu. To jest banalna prawda. Polska jest między Rosją a Niemcami, mimo że oczywiście wyrosła wskutek działania Polski także historycznego na wschód od nas. Ukraina, Białoruś, Litwa ostała się jako państwo przez Unię z Polską. To jednak geopolitycznie wciąż Rosja chce ogarnąć te tereny i mieć znowu tutaj swoją granicę, albo przesunąć ją dalej na granicę z Niemcami. Uznaje dopiero Niemcy jako swojego sąsiada, którego nie wcieli, nie wchłonie. Podobnie pani kanclerz Merkel wciąż przejęzycza się, chociaż jest bardzo, myślę, że to jest słuszne określenie, sympatycznie do Polski nastawiona, ale wciąż przejęzycza się i wyraża w ten sposób jakby głęboko zakorzeniony w niemieckiej mentalności pogląd, mówiąc, iż sąsiadami Niemiec jest Rosja. No, geograficznie wiadomo, że Rosja nie jest sąsiadem obecnie Niemiec. A jednak dla Niemców tak jest. Właściwie sąsiadem na wschodzie dla Niemiec jest Rosja. Trzeba sobie to uświadomić, żeby zrozumieć szczególne miejsce, przesłanie, powiedziałbym, w szczególności wynikające już nie z chrześcijańskiego polania, ale z tego, co można by nazwać dziedzictwem greckiej muzy Urani, najstarszej z muz, tej, która mówi o przestrzeni, o geografii. A więc w takim położeniu geopolitycznym nie jest łatwo być, ale czy trzeba być za wszelką cenę? Czy może warto być tylko wtedy, kiedy coś szczególnego reprezentujemy? Bo przecież to dążenie, żeby tu nie było nic między Rosją a Niemcami, żeby była co najwyżej granica na Wiśle czy gdziekolwiek indziej, mogłoby być usprawiedliwione w oczach świata, gdyby nic tutaj wartościowego pomiędzy Rosją a Niemcami nie powstało. A zatem, gdzie będziemy szukali tej szczególności historii Polski, która uzasadni jej istnienie, która uzasadni jej wartość? Otóż o części z tej, powiedziałbym, specyfiki, która łączy się także z pozytywną wartością, a nie tylko z takim oskarżeniem, jakie wysuwa, powiedzmy, prezydent Putin, już usłyszeliśmy, mówiąc o roli, jaka wynika z ochrzczenia i połączenia tego chrztu z misją skierowaną na wschód. Otóż właśnie to wszystko, o czym była mowa jeszcze przed moim wykładem, a co wynika z samej osoby i symbolicznego znaczenia osoby patrona tej nagrody i towarzystwa, bractwa. A więc z tego, co symbolizuje Henryk Poboży. To jest rola obrońcy pewnej wspólnoty, w której przestrzeń, Europa, Europa łacińska, łącząca tradycję klasyczną w sobie,
spotyka się z chrześcijaństwem i staje się domem chrześcijaństwa. Staje się tym środowiskiem, w którym chrześcijaństwo się zakorzenia i z którego rozprzestrzenia się na świat. Otóż Polska znajduje się na granicy tego świata. I stąd wynika część jej roli, jej misji. Tak nie było w 988 roku, kiedy książę Włodzimierz przyjął chrzest Bizancjum. Wtedy, przypomnijmy, nie było jeszcze schizmy, nie było podziału. I Piastowie i Rurykowicze żenili się między sobą, łączyli, powiedziałbym, tyloma związkami, ile z żadną inną dynastią nie połączyło dynastii piastowskiej. Nie było więc przepaści wtedy. Ta przepaść pojawiła się dokładnie w momencie, o którym dziś mówimy, dziś przypominamy. W momencie, kiedy okupacja mongolska na 250 lat zajęła świat ruski. To jest ogromny wpływ, 250 lat okupacji zewnętrznej wobec świata chrześcijańskiego, wobec świata europejskiego, wobec świata śródziemnomorskiego, cywilizacji mongolskiej. To jest inna cywilizacja przychodząca z Azji. Dla nas może być barbarią, ja bym ją nazwał inną cywilizacją. Na pewno inną cywilizacją. I ona zostawiła swój głęboki ślad przez 250 lat dominacji, która została na Rusi. Co zrobił Henryk Pobożny? Oddalił zagrożenie, że Polska też znajdzie się w tej strefie. Nie wiemy, czy Mongołowie byli w stanie pójść dalej. Takie było ich pierwotne zamierzenie. Wiemy o tym z listu Hana Gujuka do papieża Innocentego IV, że chciał zająć cały świat. Takie były jego ambicje. Chciał, żeby papież Zachodu, bo tak nazywał papieża, używał tego połączenia, papież Zachodu, złożył mu hołd, żeby wszystko było pod panowaniem Hana. Ale ta strefa duchowej, powiedziałbym, opieki, którą roztaczał papież Zachodu, kończąca się na Polsce, została obroniona przez Henryka Pobożnego. Cofnął się Batu Han. Kolejne najazdy tatarskie czy mongolskie będą spadać jeszcze wiele razy na Polskę, ale żaden nie zostanie tu na stałe. Ruś przekształci się w to, co po mongolsku nazywało się Urus-Uus, czyli Uus-Ruski Imperium Mongolskiego. Polska nigdy nie stała się Uusem, czyli taką marchią Imperium Mongolskiego. I to utrwala granicę cywilizacyjną na wschód od nas. Ciekawe niezwykle świadectwo tego położenia Polski na granicy daje odkryty niedawno, bo zaledwie w 1965 roku, z rękopisu odnalezionego przez bibliotekarzy z Uniwersytetu Yale, którzy zakupili ten rękopis pochodzący z Nadrenii. Skromny braciszek z klasztoru franciszkanów z Brzegu, którego imienia nawet nie znamy, wiemy tylko, że był C z Brzegu, pojącą kronikę z podróży do stolicy Imperium Mongolskiego w Karakorum w 1245 do 1247 roku podjętej. Przez blisko 2,5 roku trwała ta podróż, zaledwie 5 lat po bitwie pod Legnicą. Papież Innocenty IV wysłał tę misję, żeby odpowiedzieć na list Hana Mongolskiego. Oczywiście odpowiedzieć nie hołdem, tylko informacją o tym, że świat chrześcijański stoi na swoich wartościach i nie zamierza z nich rezygnować. Otóż ten właśnie braciszek z Brzegu napisał po tym niezwykłym doświadczeniu, to było jak wyprawa na Marsa dla kogoś wtedy z ówczesnej Europy, iż według Tatarów, cytuję teraz, świat dzieli się na część wschodnią i zachodnią. Zachód zaś zaczyna się od kraju Liwonii, czyli dzisiejszej Łotwy, i rozciąga poprzez Prusy, aż do Grecji oraz dalej obejmuje cały Kościół katolicki. Dlatego nawet Tatarzy nazywają Ojca Świętego wielkim papieżem całego Zachodu,
Pozostała natomiast część zwie się wschodem. To jest pierwszy raz właściwie tak określone przeciwstawienie wschód-zachód w myśli średniowiecznej Europy. Bo oczywiście w starożytności mamy ten podział, kiedy Persowie symbolizują wschód zagrażający zachodowi, czyli Grekom. Ale tutaj mamy na nowo zdefiniowany ten podział w sposób, który pozostaje czytelny do XXI wieku. Bo według tej samej granicy, przedstawionej przez skromnego franciszkanina z Brzegu w 1247 roku, rysuje granicę między wschodem a zachodem całe grono twórców teorii cywilizacji w XIX i XX wieku. Najpierw Mikołaj Danilewski, Rosjanin, potem Polak Feliks Koneczny, aż do Brytyjczyka Arnolda Toynbee. Wszyscy rysują w tym samym miejscu te granice cywilizacyjne. Polska niewątpliwie jest na tej granicy, po stronie zachodniej. Ale te granice nie są wyrysowane w oceanie. Nie oddziela wschodu od zachodu żadna naturalna przeszkoda. Te granice tworzą ludzie. Tworzą kolejne pokolenia ludzi. I mogą ją przesuwać. Misja polega na tym, żeby ją przesunąć. Z zachodu na wschód. Misja wschodu polega na tym, żeby przesunąć ją ze wschodu na zachód. Zająć to, co jest zachodem i przekształcić na modłę wschodnią. Taką misję wypełniał Henryk Pobożny, by zachód pozostał zachodem, by obronić zachód, a zarazem polski dom, Europę, a zarazem Śląsk, świat łaciński, a zarazem Legnicę, tą najmniejszą ojczyznę księcia Henryka, przed przyłączeniem do wschodu, do obcej cywilizacji, niechrześcijańskiej, fundamentalnie różniącym się systemem swoich wartości od tego, co reprezentowała łacińska Europa. Czy to jednak wyczerpuje naszą specyfikę, to co odnajdujemy w 1241 roku pod bitwie pod Legnicą, to co odnajdujemy w 1683 roku w bitwie pod Wiedniem, w 1920 roku w bitwie warszawskiej, a więc tę walkę o utrzymanie granicy zachodu. Dodam jeszcze jedną datę, by przypomnieć ją z pewnym wyrzutem, że nie dość staramy się, by przypomnieć ten być może najważniejszy obok bitwy legnickiej, a raczej między bitwą legnicką a bitwą warszawską, moment starcia Polski w tej roli. To jest bitwę pod Chocimiem w roku 1621. Wtedy Polska sama stawiła czoła całej potędze Imperium Osmańskiego, bez żadnej pomocy. A groziło coś jeszcze gorszego niż w przypadku zdobycia Wiednia w 1683, bo wtedy już Imperium Tureckie nie miało sił na podbój całej Europy. 60 lat wcześniej Imperium Tureckie było jeszcze w stanie Europę podbić, gdyby Polska wtedy runęła, ale nie runęła. A więc przypominam te kolejne daty, w tym 1621, bo w przyszłym roku będzie 400-lecie tej wielkiej obrony, by zaakcentować to, jak wielokrotnie powtarza się ten schemat. Znaczenia wyjątkowości Polski w roli tego czynnego przedmurza. To określenie tutaj paść musi. Ale to nie wyczerpuje, daleko nie wyczerpuje, zagadnienia wyjątkowości polskiej historii. Bo tak rozumiana wyjątkowość oznaczałaby, że no cóż, mamy pewną ważną misję, ale ogranicza się ona do jednego, do wzięcia do ręki miecza i bronienia tego, czego właściwie nie zbudowaliśmy. Jesteśmy tylko strażnikami, bramkarzami, że użyję jeszcze bardziej prymitywnego i celowo brutalnego porównania, którzy pilnują wstępu do czegoś, w czym nie mają udziału. Otóż tak nie jest. Istota wyjątkowości Polski polega na tym, że w Polsce powstało coś wyjątkowego i wartościowego jednocześnie, co nie da się zmierzyć tylko i wyłącznie siłą miecza i odwagi naszych przodków wykazanej w walce z przychodzącymi z południa czy wschodu zagrożeniami dla cywilizacji europejskiej i chrześcijaństwa.
Otóż Polska stworzyła swoistą kulturę polityczną i swoistą kulturę. I to jest niezwykle ważne, o czym zapominamy. To jest kultura, o czym mówił już pan Tomasz Łysiak, kultura wolności, republikańskiej wolności. I tutaj trzeba sięgnąć do pierwszego naszego naprawdę wielkiego historyka, mistrza Wincentego, błogosławionego Kościoła katolickiego i biskupa krakowskiego. Mistrz Wincenty, często wyśmiewany od czasu oświecenia przez historyków, no, dzisiaj się to zasadniczo zmieniło, dzisiaj widzi się w nim po prostu największego intelektualistę polskiego, przynajmniej do czasów XIX wieku. Mistrz Wincenty w swojej kronice przedstawia wizję całkowicie oryginalną na tle wszystkich kronik średniowiecznych, które wtedy powstają w Europie. Bo wszystkie kroniki wywodzą historię swoich narodów skąd? Albo z raju, od Adama i Ewy, genealogia, albo z Troi, od Hektora, czy któregoś z innych bohaterów klasycznej opowieści greckiej. Mistrz Wincenty wcale nie szuka tak, jakby się, no dzisiaj śmiejemy się z tych genealogii. Nie, on zupełnie inaczej pokazuje genealogię Polski. Polska, a raczej Lechia, bo on używa tej nazwy, zaczyna się w momencie, kiedy książę, Krak, zostaje wybrany i ustanawia prawa, którym zostaje poddany. To jest początek Polski. Czyli powstanie wspólnoty politycznej opartej na prawie, w której władza nie stoi ponad prawem. Coś zupełnie wyjątkowego. Coś, co odzwierciedla nie tylko geniusz mistrza Wincentego, ale pewne realia, których odbicie znajdujemy jeszcze przed jego kroniką. Mianowicie w roku 1157 niejaki Komes z Bylut, fundując klasztor w Łeknie, podpisuje się obywatel polski, civis polonus. Nie ma w Europie, w żadnym kraju, takiego podpisu, żeby ktoś się podpisał obywatel Niemiec, obywatel Italii, obywatel Anglii, obywatel Hiszpanii. Nie istnieje coś takiego. Byli obywatele Florencji, byli obywatele poszczególnych komun miejskich, bo w miastach to poczucie obywatelstwa w średniowieczu było silne. Ale wspólnoty tak szerokiej jak Polska, tylko tutaj. To poczucie obywatelstwa. Obywatel to jest ten, kto jest współgospodarzem, nie jest tylko poddany. Poddanym autorytarnej władzy księcia czy króla. Ale współtworzy tę wspólnotę. Jesteśmy wolni w Polsce. Nie jesteśmy poddanymi. To jest właśnie istota polskiej kultury politycznej, którą wyraża także formuła Rzeczpospolitej. Prowadzona przez mistrza Wincentego i wielokrotnie przez niego powtarzana. Niezależnie od tego, czy jest król, czy nie ma króla, tworzymy Rzeczpospolitą, rzecz wspólną, której jesteśmy obywatelami. A co jest istotą tej Rzeczpospolitej? Tu znowu fenomenalna definicja sprawiedliwości, jakiej próżno szukać gdziekolwiek poza kroniką mistrza Wincentego. Sprawdzono pod tym kątem wszystkie kroniki średniowieczne europejskie, wszystkich filozofów starożytnych. Tylko mistrz Wincenty stworzył taką definicję sprawiedliwości. Brzmi ona tak. Et dicta est justitia, quae plurimum prodest ei, qui minimum potest. To znaczy i mówi się, że sprawiedliwość polega na tym, żeby najbardziej pomagać temu, który może najmniej. To znaczy mamy pomagać słabszym. A kto jest najsłabszy w dzisiejszej cywilizacji? Oczywiście dzieci nienarodzone. A na drugim miejscu starzy ludzie, poddawani eutanazji. To są najsłabsi w cywilizacji Zachodu w wieku XXI. Nie tylko w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Rosji. A więc niezależnie od tego, kto jest najsłabszy, bo nie zawsze muszą być te dzieci najsłabszymi. Jeśli nie będziemy ich mordować, to inne grupy mogą być słabsze. Ale jeżeli będziemy pamiętali o zasadzie tej sprawiedliwości, którą tworzy mistrz Wincenty na użytek kolejnych pokoleń Polaków, to będziemy wiedzieli, jak się zachować i co jest istotą polskości. Pomagać najsłabszym. Jak to się łączy z tym, o czym mówiliśmy wcześniej, z tą geopolityką?
Otóż jeżeli jesteśmy między dużo silniejszymi od nas, potęgami, to musimy zrozumieć, że nie wygramy tylko siłą. Siła jest nam potrzebna, to nie jest żadna tyrada przeciwko budowaniu własnej siły, budowaniu nowoczesnego państwa. To wszystko jest nam potrzebne, ale sama siła nie wygra. Tego uczy nas nasze doświadczenie historyczne. Niemcy zawsze były mocniejsze od nas i będą jeszcze prawdopodobnie długo od nas mocniejsze. Rosja zawsze była mocniejsza od nas i też będzie od nas mocniejsza, a Niemcy i Rosja razem połączone na pewno będą mocniejsze od nas. Czy z tego wynika, że mamy się poddać? Mamy powiedzieć, rezygnujemy z naszej specyfiki odmiennej historycznie niż Niemcy i Rosja? Czy mamy powiedzieć, że silny zawsze wygrywa? Nie. Musimy przypominać o tej fundamentalnej zasadzie cywilizacji chrześcijańskiej i wprowadzać ją w życie międzynarodowe. I ona wnikała do, oczywiście, kultury europejskiej średniowiecza. Nie można było zlikwidować małego księstwa tylko dlatego, że jest małe. Nie. I aż do traktatu westfalskiego, kończącego wojnę 30-letnią w połowie XVII wieku, ta zasada chrześcijańska, że nie można także w polityce międzynarodowej zostawić całkowicie bez pomocy słabszych, obowiązywała. Przestała obowiązywać w momencie, kiedy polityka zaczęła się ateizować w połowie XVII wieku. I zatriumfowała ostatecznie w momencie rozbiorów Polski. To był symbol zupełnej zmiany, powiedziałbym, języka polityki międzynarodowej, że można zlikwidować państwo tylko dlatego, że jest słabsze. Otóż w odpowiedzi na tego rodzaju wyzwanie pojawiła się specyficzna polska myśl o prawie narodów. Ta myśl, o której także wspomniał pan Tomasz Łysiak, mówiąc o najlepszych czasach prawa polskiej historii, mam na myśli naukę prawa. Dzisiaj ta nauka nie jest w dobrych, powiedziałbym, rękach i w najlepszym stanie, jeśli chodzi o uniwersytety polskie. Ale na początku XV wieku był złoty wiek polskiego prawa. W czasach Pawła Włodkowica i Stanisława ze Skarbimierza, pierwszego rektora odnowionego uniwersytetu. To oni stworzyli tę doktrynę, rzuconą na arenę międzynarodową, najwyższą, na Sobór w Konstancji w 1416 roku, że nawet papież z cesarzem razem wzięci, nie mogą zabrać ziemi, nawet poganom, jeśli ta ziemia jest prawnie posiadana. Bo z Biblii już wynika, że ludzie nieochrzczeni posiadali od czasu Adama i Ewy ziemię legalnie. I nie ma prawa im nikt, nawet pod pozorem misji chrześcijańskiej, zabierać tej ziemi. A więc słabszym, nawet pod najszlachetniejszym pozorem, nie wolno zabrać ich prawa. To mówili polscy prawnicy doświadczeni przez zderzenie z siłą, połączoną z taką właśnie argumentacją, że można tę siłę uzbroić jeszcze w dodatku w argument słusznej misji wyzwalania z pogaństwa. To połączenie reprezentował zakon krzyżacki. Trzeba się było przed nim bronić. Trzeba było pokazać, że siła militarna zakonu, nawet jeśli doda się do niej argument o misji wobec pogańskich Litwinów, nie może być skuteczny. Nie wolno zabrać Litwinom ziemi pod pozorem ich chrzczenia. Ta argumentacja odradza się w XVIII wieku. Wincenty Skrzetuski, z którego podręcznika do historii uczył się jeszcze Józef Piłsudski, a to był PR piszący w połowie XVIII wieku. Napisał w swoim podręczniku prawa wydanym w Wilnie w 1769 roku, jeżeli dobrze pamiętam, że podbijanie obcych narodów pod pozorem onych tolerowania, używał takiego określenia, jest hańbą. Co oznaczało to polerowanie? Cywilizowanie. Już nie mówiło się wtedy o chrzczeniu, o misji chrześcijańskiej, to były czasy oświecenia, tylko mówiło się o tym, że można ingerować w życie innych narodów, podporządkowywać je, bo jest norma, wzór normalności europejskiej. W Paryżu, w Londynie czy w Niemczech, jeżeli ktoś nie spełnia tej normy, jak Polska rzekomo nie spełniała, to wolno ją rozebrać, wolno zlikwidować, polerować ją.
bo sami Polacy nie są zdolni do wypolerowania się, czyli do ucywilizowania, więc muszą przyjść Niemcy, musi przyjść Katarzyna II, musi przyjść cesarzowa Teresa czy cesarz Józef, by nas ucywilizować. Na to odpowiedział ksiądz Wincenty Skrzetuski, że to jest pozór taki sam, jakiego używali krzyżacy. Oni odwoływali się do krzyża, a oczywiście fałszywie, a w XVIII wieku pojawia się ta argumentacja, z którą dziś mamy do czynienia. Odwołanie do pewnego wzorca cywilizacji i wartości już z chrześcijaństwem nic nie mających wspólnego jako normy, która jeśli jest nieprzestrzegana, to niszczy się niepodległość suwerennych państw. I na to odpowiada polska niezgoda na zniewolenie. Niezgoda na zniewolenie, którą Ronald Reagan w swojej najważniejszej mowie, tej, w której użył określenia imperium zła pod adresem Związku Sowieckiego. To było przemówienie wygłoszone na zjeździe Ewangelików w Orlando w marcu 1983 roku i wcześniejsze przemówienie także bardzo podobne, wygłoszone przed obiema izbami Parlamentu Brytyjskiego w 1982 roku. Prezydent Ronald Reagan powiedział w nim o Polsce jako o wzorze, przypomnijmy, to były czasy stanu wojennego, wzorze dla cywilizacji europejskiej, przez co? Przez swoją wspaniałą niezgodę na zniewolenie. Nie zgadzamy się na zniewolenie. To jest kolejna bardzo ważna cecha tej polskiej wyjątkowości. Skąd się bierze ta kwestia powracająca stale w naszej historii zagrożenia zniewoleniem? Czy tylko społeczenia geopolitycznego? Nie. Otóż wiąże się ona z połączeniem położenia geopolitycznego z tym, o czym mówiliśmy na samym początku. Z poczucia, że Polska została polana wodą chrztu i nie chce zdradzić tego, co wynika z chrztu. Z chrztu płynącego ze źródła, które bije w Rzymie, z Awentynu, z Bazyliki Świętego Piotra, że Polska nie odejdzie od swojej katolickiej tożsamości. Otóż to budzi od co najmniej wieku XVII furię tych, którzy chcą zniszczyć katolicyzm. Potop nie wziął się z niczego. Mówię o tym sienkiewiczowskim potopie. Był to wynik spisku. Takie spiski zdarzają się w historii. Nie należy ulegać spiskowej wizji w historii, ale nie należy popadać w drugą skrajność i stwierdzić, że nigdy z nikim nie spiskował. Otóż Jana Moskomeński, słynny, sławiony, który symbolizuje jeden z najważniejszych programów współczesnej Unii Europejskiej, pedagog, był autorem takiego spisku na zniszczenie Rzeczpospolitej, ponieważ był protestantem, który do głębi duszy, nie wszyscy protestanci bynajmniej takie stanowisko zajmowali, to nie jest oskarżenie pod ich adresem, ale on do głębi duszy nienawidził Polski jako kraju katolickiego i uważał, że bez zniszczenia katolickiej Polski nie uda się zapewnić triumfu protestantyzmowi w Europie. I dlatego pisał intensywnie do Cromwella, do króla Szwecji, że trzeba zetrzeć róg na czole bestii, jak nazywał Polskę. Oczywiście bestią był papież, był katolicyzm, prawda? Więc jeśli zniszczy się ten przyczółek katolicyzmu w Europie, w centrum Europy, nareszcie zatriumfuje jedyna prawdziwa wiara, czyli ta, której sprzyjał Jana Moskomeński. I to jest tylko początek tego, co dzieje się już w niechrześcijańskim zupełnie, niezwiązanym z tradycją konfliktu religijnego wewnątrz wyznaniowo rozdzielającego, czy międzywyznaniowo rozdzielającego chrześcijaństwo w XVII wieku, ale wiąże się ze zderzeniem cywilizacji niechrześcijańskiej, antychrześcijańskiej z chrześcijaństwem Bogu w XVIII wieku. Kiedy Voltaire mówi l'écrasez l'enfant, a więc wymaszmy, zniszczmy tę hańbę, czyli Kościół katolicki. I Voltaire jest głównym ideologiem zniszczenia Polski. Oczywiście dostaje jeszcze za to pieniądze od Katarzyny, bardzo solidną sumę za pisanie antypolskich paszkwili, które tworzą ten obraz, który do dziś funkcjonuje. Polska jako ostoja ciemnoty, zacofania, zabobonu, która jest wstydem dla Europy. To nie jest wytwór ostatnich 5 lat, 50 lat, to jest wytwór co najmniej ostatnich lat 250. I wiąże się właśnie z połączeniem tej wierności idei chrztu z położeniem geopolitycznym, kiedy ów negatywny wizerunek Polski można było nie tylko wykorzystać w propagandzie, ale wykorzystać jako uzasadnienie zaboju.
To tworzy pewnego rodzaju wyzwanie i wyjątkowość losów Polski także w ostatnich 200 latach. Byli historycy, którzy próbowali tak bagatelizować rozbiory, mówiąc, właściwie nie były niczym nadzwyczajnym. Przecież zniknęła Republika Wenecka w tym samym czasie, istniejąca dłużej od Rzeczpospolitej. Wiele księstw niemieckich zniknęło w czasie wojen napoleońskich. Strasznie płytko patrzą, ponieważ żaden z tych krajów nie był krajem drugim co do wielkości w Europie, a taką powierzchnię miała Rzeczpospolita w momencie pierwszego rozbioru. Ale co ważniejsze, żaden nie miał tak licznej i świadomej narodowo elity, bo około 250-300 tysięcy ludzi nie tylko czytało i pisało po polsku wtedy, ale abonowało pisma, w których najważniejszym hasłem było Polska, patriotyzm. To była szkoła Komisji Edukacji Narodowej, to była szkoła Stanisławowskiej Polski, szkoła nowego patriotyzmu, ale patriotyzmu polskiego. I co najważniejsze, w odróżnieniu od wszystkich innych narodów, które się tworzyły dopiero, polski naród istniał już od setek lat, w odróżnieniu od innych narodów, przeszkodą do odbudowania politycznej wspólnoty polskiej nie było jedno imperium. Irlandczycy zmagali się z Brytyjczykami. Węgrzy zmagali się z Austriakami. Czesi podobnie. A Polska musiała zmierzyć się z trzema z pięciu największych imperiów europejskich. Żaden inny kraj nie miał takiego doświadczenia. Z trzema. Czyli z Prusami, Rosją i Austrią. Jeszcze dwa pozostałe imperia europejskie. Wtedy to była Francja i Wielka Brytania. Więcej nie było. To pokazuje skalę wyjątkowości zmagań polskich o to, ażeby wybić się na niepodległość w wieku XIX i XX. A jednak to hasło niepodległości nie poddało się w starciu z taką potęgą, z taką wyjątkową, powiedziałbym, koniunkcją imperiów przeciwko Polsce. Jeśli byśmy chcieli na koniec już zmierzyć symbolicznie skalę tej polskiej wyjątkowości, Polski, jej historii w wieku XIX i XX, przypatrzmy się kilku grobom. Symbolizują one różne odpowiedzi na problem polskiej wyjątkowości, polskiego losu. Jeden grób to grób w ścianie kremlowskiej. Tam są pochowani najważniejsi ludzie dla komunizmu, dla władzy sowieckiej. I tam jest pochowany nasz rodak Feliks Edmundowicz Dzierżyński. Polak, rdzenny Polak z tej samej tradycji co Józef Piłsudski. Ale wybrał rezygnację z niepodległości. Wybrał wobec zderzenia z tą polską nienormalnością, trudnością, poszukiwanie wyzwolenia na innej drodze. Na drodze nienawiści do polskiej tradycji, na drodze nienawiści do wszelkiej narodowej tradycji. Jest niewątpliwie wybitną postacią, bo całkiem tuzinkowych postaci, całkiem tuzinkowych zbrodniarzy nie chowano w ścianie kremlowskiej. Drugi przykład postaci wyjątkowej z XIX-XX wieku. Marysia Skłodowska. Najważniejsza kobieta w każdym podręczniku chińskim, gdybyście Państwo chcieli wiedzieć, która kobieta polska jest najbardziej popularna, poza Faustyną oczywiście, w środowisku chrześcijańskim czy katolickim, to wystarczy spojrzeć do podręczników chińskich, gdzie jest osobny rozdział o Skłodowskiej jako no, przykładzie kobiety sukcesu. Jest podkreślona jej polskość. Ona jest pochowana w Panteonie. Znów w najważniejszym świeckim miejscu dla świeckiego superpaństwa francuskiego. Ona nie zerwała z Polską, ale jakby pogodziła się z tym, że nie Polska będzie dla niej najważniejsza, nie ta tradycja, nie ta wyjątkowość ją przykuje, tylko wyjątkowość pasji naukowej. I trafiła do Panteonu francuskiego. I jest Karol Wojtyła, Jan Paweł II, który spoczywa w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Te trzy miejsca, Panteon Paryski, Mury Kremlowskie i Bazylika Świętego Piotra, one symbolizują różne możliwości odpowiedzi na wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie wyjątkowości polskiej.
Ale by nie rozglądać się po tych grobach, dorzucę już tylko na sam koniec garść nazwisk, które same mówią o wyjątkowości polskiej historii. Józef Konrad Korzeniowski. Czy odszedł od polskości, kiedy opisywał jądro ciemności? To nie były tylko doświadczenia z Afryki. To były doświadczenia z Polski poddanej uciskowi caratu rosyjskiego, tej Polski postawionej na granicy cywilizacji, gdzie przemoc cywilizacyjna chciała zwładzić Polskę. To było polskie jądro ciemności także. Najsurowsza chyba krytyka zachodniej cywilizacji zarazem, jaką sporządził pisarz należący do tej cywilizacji. Nasz Joseph Conrad. Ale to jest także siostra Faustyna. Powrót do tego momentu bolania i do przekonania, do wiary głębokiej, że wynika stąd misja. Misja czysto duchowa dla świętej Faustyny. Misja jakże udana. Dzisiaj obraz Chrystusa Miłosiernego jest przecież chyba najpopularniejszym wizerunkiem Chrystusa, uformowanym według jednego wzoru na świecie. Bo oczywiście wizerunków Chrystusa wiadomo, że są nieskończone ilości, ale ten jeden ma pewnego rodzaju kanoniczny wariant. No, dwa warianty, prawda, bo dwóch malarzy malowało ten oryginalny obraz. Ale on, można go spotkać czy w Nowym Jorku, czy w Montevideo, czy w Saigonie, czy no, niemal w każdym kościele katolickim na świecie. To świadczy o tym, że polskość jest wyjątkowa, bo to z Polski świadomie siostra Faustyna wyprowadziła tę potrzebę rozniecenia iskry, która odnowi chrześcijaństwo. Ojciec Kolbe, o którym także tutaj była mowa, że jego imię staje się jakby znakiem sprzeciwu wobec nowej cenzury. Nie tylko ona polega na tym, że znakomity obraz mistrza, który namalował także Henryka Pobożnego, nie może być dostępny w sieci, ale przypomnijmy decyzję aktualną radnych miasta Szczecina, którzy nie zgodzili się na ulicę imienia ojca Kolbego w 400-tysięcznym mieście Polski. To także pokazuje właśnie różne odpowiedzi na pytania o wyjątkowość Polski. Polskość to nienormalność, nie chcemy ojca Kolbego, bo to antysemita był, prawda? Do tego się to sprowadza. To jest odpowiedź zgodna z duchem Władimira Putina. Polska odpowiada za Holokaust i to jest jedyne źródło jej wyjątkowości. Więc nie przypominajmy bohatera Holokaustu, bo tak jest przedstawiany w tej perspektywie. Tak, ja wiem, że to brzmi szokująco, ale tak jest przedstawiany ojciec Kolbe. Ale Polska to jest także z tego samego powodu przebijający się z trudem do świadomości powszechnej Witold Pilecki. Można by wymieniać tych przykładów więcej. Można by wymieniać tych wcieleń polskiej misji więcej niż tych kilka zaledwie wątków, które tutaj wydobyłem. Ale zamknę ten za długi, przepraszam za to Państwa bardzo, wykład tą oto klamrą. 9 kwietnia 1241. Misja w obronie chrześcijańskiej, łacińskiej Europy. Skuteczna misja. Zginął bohater tej misji, ale zadanie wypełnił. I dzień późniejsza data, 10 kwietnia 2010 roku. Jaka to była misja? To też jest polska misja. Misja skierowana na wschód. Misja przypominania prawdy. Prawdy o tym, co stało się także w kwietniu roku 1940, straszliwej zbrodni popełnionej przez antycywilizację, na granicy której Polska stała w XX wieku, a która w jakiejś mierze ta granica odzwierciedla starsze wyzwanie, to z którym mierzył się Henryk Pobożny. Przypominanie tej prawdy o zbrodniczości tego systemu, który stworzył Katyń, jest jednocześnie naszą misją wobec tych, których mamy nadzieję, ja w każdym razie mam nadzieję, że będziemy mogli nazwać braćmi, jeżeli pogodzą się z prawdą, jeżeli nawrócą się. Mam na myśli naszych sąsiadów na wschodzie, tych sąsiadów dalszych, historycznych, Rosji. Ta misja wydaje się niemożliwa dzisiaj, ale musimy tłuc głową w ścianę na wschód i na zachód, bo i w jednym, i w drugim kierunku nasza misja prowadzić musi.
A przede wszystkim musi prowadzić do naszych własnych domów. Do tego, żeby nie zginęła świadomość polskiej wyjątkowości i jej wartości w naszych rodzinach, jeśli chcemy jakąkolwiek misję na zewnątrz prowadzić. Dlatego niechaj nas prowadzi duch sługi Bożego Henryka Pobożnego i wspomnienie wielkiej nowenny pracy ducha, którą wykonali Polacy pod kierunkiem prymasa tysiąclecia sługi Bożego, a właściwie już chyba można powiedzieć błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Potrzeba nam takiej pracy na nowo, byśmy stali się godni imienia Polaków. Dziękuję bardzo.